Na dzisiejszym treningu skupimy się nad elementem techniki poprzez prowadzenie piłki slalomem, różnymi częściami stopy. Zawodnik w prowadzeniu piłki slalomem wewnętrzną i zewnętrzną częścią stopy powinien przede wszystkim w pierwszym etapie skupić się na wolnym i dokładnym prowadzeniu piłki z obserwacją i z kontrolą przede wszystkim danego ćwiczenia. W późniejszym etapie, kiedy już wejdziemy w większą wprawę i będziemy wykonywać ćwiczenie poprawniej, powinniśmy przyspieszyć dany element i przede wszystkim patrzeć w przestrzeń, nie skupiając się na prowadzeniu piłki i obniżaniu wzroku na piłkę.